Waldkowi z rolnika puściły nerwy. Sprawa trafiła do sądu. Waldemar, uczestnik programu telewizyjnego Rolnik Szuka Żony, został poddany intensywnej fali hejtu w internecie. Charakter niektórych komentarzy był na tyle obraźliwy, że rolnik uznał za konieczne podjęcie kroków prawnych. Niespodziewany zwrot akcji w życiu uczuciowym Waldemara. Rolnik szuka żony już za nami. Była to szczególna edycja, bo jubileuszowa, pełna emocji i romantycznych zawirowań między bohaterami. Waldemar Gilas, który był zdecydowanym faworytem tej edycji i zdecydowanie odznaczał się wśród wszystkich kandydatów. Rolnik z początku bardzo zafascynowany był Ewą, z którą budował swoją relację. Finał sezonu jednak opiewał w niezłe zwroty akcji i okazało się, że uczucie, które między nimi narastało, prysło. Ta sytuacja była o tyle zaskakująca, że ostateczną wybranką serca okazała się Dorota, której starania początkowo odrzucił. Po zakończeniu emisji para kontynuowała rozkwit relacji na tyle intensywnie, że młodzi weszli w następny etap. Para jakiś czas temu oznajmiła w mediach, że spodziewają się dziecka. I chociaż mają obecnie pełne ręce roboty z przygotowaniami do powitania na świat maleństwa, znajdują czas na udzielenie kilku wywiadów. I oprócz poruszenia tematu ślubu, nie ominęli również tematu hejtu w internecie. Mimo że nie znamy jeszcze dokładnych informacji, wygląda na to, że temat ślubu zdaje się oczywisty. Dorota żartobliwie kwituje, że wciąż czekam na ten obiecany pierścionek. Śmieje się, że dałam termin Waldiemu, więc jak się nie zdeklaruje to... Nie należę do kobiet, które lubią niespodzianki, lubię być przygotowana. Wygląda na to, że Waldemar czeka na dobry moment, aby się oświadczyć. Wiadomo jednak, że prędzej czy później para stanie się narzeczeństwem. Dorota i Waldemar mają również preferencje co do wielkości wesela. Okazało się, że jest to dla nich kwestia sporna. Uczestniczka programu marzy o mniejszej uroczystości. Chce zaprosić jedynie bliskich. Rolnik ma jednak inny plan. Waldemar w rozmowie z Party. Pyl wyznaje, że ja niekoniecznie mniejsze. Po środku się może spotkamy. W moim wypadku nie da się tego w 20 osób zamknąć. Jak Waldemar radzi sobie z hejtem? Niestety nie wszystkie poruszane przez nich w wywiadzie tematy były przyjemne. Po udziale w programie, oprócz chętnego udzielania wywiadów, Waldemar jest bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, w szczególności Instagrama. Tam dzieli się ze swoimi obserwującymi swoim życiem. Jak już wspominaliśmy wyżej, w ostatnim wywiadzie z Party. Pyl na pytanie, jak radzi sobie z krytyką w internecie, będąc pod jej ciągłym ostrzałem, odpowiedział krótko. Te najcięższe przypadki takie to też tam nie zamierzam zostawić bez odzewu, gdyż jedną sytuację taką będę miał i będę to miał w sądzie.